wszystkim chciałem złożyć gratulacje tutaj dla zespołu Zaseco. No, przede wszystkim pierwsze dwa sety potrafiliśmy prowadzić wyrównaną walkę jakby do połowy tych setów, że tak powiem, i potem też wtyczka wyjęta. Niestety zbyt duża ilość przede wszystkim własnych błędów doprowadzała do tego, że te końcówki po prostu przegrywaliśmy. W trzecim secie no już troszeczkę też od pewnego, jakby od połowy seta tak samo potrafiliśmy prowadzić na drugiej przerwie technicznej i coś się zacinało w tej naszej grze. Także mamy nad czym myśleć i tyle. Dziękuję. Cieszy bardzo, cenne punkty. Na pewno spodziewaliśmy się, że będzie ciężko i mimo tego, że się skończyło, to tak było. Całe szczęście, tak jak wspomniałem, że zdobyliśmy te cenne punkty. Czeka nas za parę dni. O Jezus, czeka nas za parę dni kolejne spotkanie, dlatego teraz musimy się skupić już na tym i od jutra z powrotem do gry. Dziękuję za gratulacje. Super, że wygraliśmy ten mecz. Dla nas był ten ważny mecz, żeby za trzy punkty. I też widać było, że była walka dwa sety i tylko końcówka decydowała, kto będzie zwycięzcą. I dobrze, że ryzykowali tą zagrywkę. Chcieliśmy odrzucić przeciwnika od siatki. Nie wiem, nie pamiętam statystyki, ale czy tam dobrze wyglądało, czy nie. Ale cieszymy się z tego, że wygraliśmy i do zobaczenia w następnym meczu. Witam Państwa, ja się dołączę na pewno do gratulacji dla zespołu Zaseco Resowi. Wygrali dzisiaj zasłużenie. Dwa sety walki, w trzecim w pewnym momencie zupełnie przestaliśmy grać. Niestety wykorzystali nasze wszystkie słabości i było to widać. Co prawda w pierwszym secie, w drugim secie prowadziliśmy, natomiast no niestety nie potrafiliśmy dociągnąć tego prowadzenia do końca. Wiadomo, w siatkówce wygrywa się zdobywając 25 punkt, a nie 20 czy 17. Także na pewno dużo pracy przed nami bardzo ważne spotkanie w Lidze Mistrzów, także do tego teraz będziemy się przygotowywać. Także jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia. No, oczywiście cieszymy się, chciałem chłopakom pogratulować za kolejne dwie końcówki, bo mówię to już praktycznie na każdej konferencji i te ostatnie spotkania wygrywamy te końcówki, to naprawdę bardzo cieszy. Natomiast tak też bym nie przeceniał wartości tych spotkań. Tak naprawdę prawdziwa gra zaczyna się dopiero w playoffach i teraz można wygrywać, przegrywać. Oczywiście jest to ważne, bo handicap własnej hali w playoffach jest też ważny, ale tak na dobrą sprawę nikt nie będzie pamiętał o spotkaniach z rundy zasadniczej. Sebastian powiedział, my tak samo jak Zaxa, koncentrujemy się już w tej chwili na Lidze Mistrzów. To jest dla nas też bardzo ważny puchar. Oba zespoły na pewno są cały czas w fazie pracy, budowy formy, budowy systemów, schematów. I na pewno ta nasza gra będzie się zmieniała i myślę, że ten poziom, choć dzisiaj nawet nie był na pewno zły, i tak raz w tych kolejnych spotkaniach na pewno będzie, wydaje mi się, lepsza, więc tak optymistycznie patrzymy. Nie, no oczywiście, że w tej chwili to mówimy już o tych najbliższych spotkaniach kilku, nie mówimy tylko o najbliższym sobotnim spotkaniu, a ostatni mecz, chyba nie wiem, 17 grudnia gramy praktycznie co 3 dni, więc intensywność spotkań będzie bardzo duża i to nie jest tak, że my zapominamy o Gdańsku, bo zdajemy sobie sprawę, że dużo zdrowia nas kosztował dzisiejszy mecz i też nie chcielibyśmy, aby gdyby przejść koło kolejnego meczu, bo wiadomo, że jeżeli nie zagra się na 100%, to nie ma znaczenia, z jakim przeciwnikiem się gra, to gra się bardzo ciężko. To znaczy, Pol nas zaraził akcją. Jest to akcja, która powstała w Australii. Bodajże i ma uświadomić wszystkich mężczyzn, żeby po 40 zaczęli się sprawdzać pod kątem raka.
No i po prostu ta akcja odbywa się co roku, bodajże od 2007. I tak jak wspomniałem, Paul nas uświadomił, że coś takiego się dzieje, a my się zgodziliśmy i jest nas chyba w klubie tam z 7, z 8, którzy wspierają to. I myślę, że dało to efekt, ponieważ wielu ludzi się pyta, o co chodzi, co to jest ten wąs.